Cześć, nazywam się Ania Lucińska. Może mnie znacie, może mnie kojarzycie, ale na pewno nie znacie mojego psa. Znajdźcie mojego psa, to jest Gwiazda, tak naprawdę pies wielu imion. Gwiazda, patrz tam w obiektyw, no, jak na gwiazdę przystało. Przyznam się wam do czegoś, psa sprawiałam sobie z tego względu, że rozstałam się z facetem i po prostu nie chciałam być sama w domu, a ona, no cóż, no przychodzi codziennie, śpi razem ze mną, razem wchodzimy na spacery, jest moim największym przyjacielem i pocieszycielem, więc faceci, to jest pies, on się przydaje do wszystkiego. Pies zmienił w moim życiu to, moja cudowna gwiazda, że zdobyłam nowego przyjaciela. Zawsze miałam psy. Pierwszy mój pies to był bokser i tak naprawdę Gwiazda przypomina mi właśnie mojego psa, ponieważ jak zobaczyłam Gwiazdę, w sensie Boston Terriera na zdjęciu w internecie, to stwierdziłam, że to jest taki mały bokser. No i jak zobaczyłam już Gwiazdę jadąc do hodowli, stwierdziłam, że to jest właśnie pies dla mnie. To trwa? Szaleństwo trwa! Co zmieniła w moim życiu, wprowadziła w mnie dużo radości i szczęścia i sam fakt, kiedy ona mnie rano budzi, na przykład, nie wiem, koło 6 i ja naprawdę jeszcze, na przykład nie muszę wstawać do pracy, to wtedy nauczyłam ją takiego magicznego słowa: śpimy, śpimy, śpimy dalej. I ona automatycznie kładzie się spać i wtedy wstajemy na przykład na 9, jeżeli sobie mogę na to pozwolić. Ale rano, kiedy muszę na przykład wstać na 6 i ona mnie budzi i jestem, nie wiem, zła, rozdrażniona, ale moment, kiedy ona podbiega i zaczyna mnie lizać, no to już wynagradza wszystko. Gwiazdo, czy ty jesteś psem kanapowym? Zdecydowanie nie, ona lubi ruch. Niech was to nie zmyli, że ona teraz jest taka spokojna, absolutnie nie. Aczkolwiek, no nie jeździ ze mną do pracy na plany, ponieważ jest zbyt ruchliwa, a ja mam trochę taką manię kontroli i muszę zawsze sprawdzać, gdzie ona jest, żeby, nie wiem, nie wpadła pod samochód, żeby nie przysparzała komuś problemów. Więc wtedy, jeżeli muszę pracować i cały dzień mnie nie ma w domu, zawożę ją do rodziców, czyli do dziadków tak zwanych. Kiedy ona coś chce, a jest mega uparta, tak samo jak ja, jednak właściciel dobiera psa do swojego charakteru, to możesz czekać 20 minut non-stop do momentu, jeżeli się tego po prostu nie da. Ostatnio zrobiłam eksperyment, udawałam, że jej nie widzę, że jej nie słyszę, pół godziny i nie wytrzymałam. Ona była bardziej wytrwała niż ja, więc dostała swoją kość. Mój pies reaguje na magiczne słowa kosteczka, siusiu, spacer. Kiedy mówię jej, że wychodzę, mówię: kochana, ja teraz wychodzę, ty musisz zostać sama, musisz zostać sama. No to ona się już troszeczkę wtedy denerwuje, nie denerwuje się, zostaje i wchodzi pod stół. Albo na przykład sobie idzie do łazienki, z takich dywaników łazienkowych zbija sobie taką kubkę i w niej śpi. A zapomniałam dodać, to jest kobieta, to jest baba. Ja wcześniej miałam same psy, tak naprawdę, nigdy wcześniej nie miałam suczki. I powiem wam, suczki są super. I nie z tego względu, że jestem feministką, ale z tego względu, że są bardziej ciepłe. Ona przychodzi, przytula się do mnie, ona dokładnie wie, kiedy ja mam zły humor. Ona zawsze wtedy do mnie przychodzi, przytula się, w taki fajny sposób układzie mi się na klatce piersiowej i ja wtedy już po prostu nic nie muszę mówić, wystarczy mi obecność. Zwierzęta zdecydowanie zmieniają nasze życie, ale my też możemy zmienić życie zwierzaków. Dlatego wraz z portalem Pudelek dołączam się do akcji Zerwijmy Łańcuchy. Zbieramy kasę, pieniądze dla zwierzaków, żeby poprawić im byt. Bo nie wszystkie zwierzaki mają ciepłe, fajne domy. Niektóre żyją cały czas z tymi okropnymi, ciężkimi łańcuchami. Dlatego chcemy wymienić je na elastyczne linki. Chcemy zbierać pieniądze na karmę, na ocieplane budy, na nowe miski. Jeżeli chcecie i możecie i macie chociaż nawet złotówkę, dołączcie się do nas, wspierajmy zwierzaki, zmieniajmy ich życie. Pa!